panowie, przestańcie rządzić. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystkie role rozpracowane. Nic się nie przyzna, Jacek. Nie, zostawiłem na... Tak jest, brawo. Spotkania po pięknej zespołowej akcji, podanie Hubert Kotowicz, bramkę na 1-0 zdobywa Przemek Balaszak. Szaka, bramkę dla Chełmianki zdobywa Michał Kowiałka. Zmieniacie bramkę. Nie.
Dobra, wyszła. Dobra. Brawo. Brawo. Zakończyło się to spotkanie niezwykle emocjonujące. Do ostatnich sekund wynik 2-1. Ja Państwu przypomnę strzelców bramek w 16 minucie. Prowadzenie drużyny Komianki dał strzał Przemka Panasiaka.